Witam Państwa serdecznie, zapraszam na analizę indeksów. Jeśli chodzi o WIG20 w skali dziennej, tutaj cały czas istotną rolę pełni w tej chwili na wykresie przedział wsparcia 2509-2518. W porannej fazie handlu doszło do naruszenia tej strefy, jednak obóz byków dość sprawnie przeciwstawił się presji podażowej, ale już z wykreowaniem wiarygodnego ruchu odreagowującego był zauważalny problem. A musimy pamiętać, że dopiero zanegowanie bardzo wiarygodnej według mnie krótkoterminowej strefy oporu 2552-59 wskazywałoby, że inicjatywa byków rzeczywiście jest takim poważnym przedsięwzięciem i prawdopodobnie rynek wejdzie na ścieżkę cały czas dominującego w układzie średnioterminowym trendu wzrostowego. Te działania kreowane przez popyt są w tej chwili jednak takie dość enigmatyczne, tym samym musimy liczyć się również z możliwością przetestowania kluczowej strefy wsparcia 2470-2480, gdzie m.in. wypadają projekcje symetrycznej, prowzrostowej formacji ABCD, przebiega także dolna linia kanału trendowego. Jest to w tej chwili kluczowa zapora popytowa na indeksie, choć też musimy brać pod uwagę taką kwestię, że sporo analityków, inwestorów zdaje sobie właśnie sprawę z tego, że to może być potencjalnie newralgiczny przedział cenowy. Taka powszechna wiedza, nazwijmy to w ten sposób w cudzysłowie, może spowodować, że strefa, że na przykład dojdzie do naruszenia strefy 2470-2480. Jeśli chodzi o indeks DAX, trudno w tej chwili powiedzieć coś nowego, coś odkrywczego. Widać, że na tle rynku warszawskiego indeks zachowuje się bardzo, bardzo silnie. Dopiero zanegowanie zniesienia 14,6 poprzedniego impulsu popytowego wraz z przebiegającą tutaj linią kanału trendowego byłoby jednak oznaką wzrostu presji podażowej. S&P z kolei dzielnie zmierza w kierunku kolejnego węzła podażowego 1518-25, ale z wykresu w skali dziennej pamiętamy, że tutaj ten występuje jeszcze dość istotny pułap 1510, zniesienie 127,2 poprzedniego impulsu podażowego, wokół którego koncentrują się również projekcje takiej hipotetycznej prospadkowej formacji XABCD. Zwracam zatem uwagę na ten właśnie rejon cenowy, choć kluczową strefą wsparcia pozostaje niezmiennie 1483-1485. Gdyby doszło tutaj do wzrostu presji podażowej, w następstwie czego właśnie ten wspomniany przed momentem przedział zostałby przełamany, rzeczywiście pojawiłby się wtedy jakby taki namacalny dowód, że na rynku amerykańskim mamy do czynienia ze wzrostem presji podażowej, co oczywiście mogłoby zakończyć się kolejnym impulsem spadkowym. Dziękuję bardzo.